O nie! Cześć, tu witam w kolejnym materiale. Dzisiaj zobaczymy sobie Assassin's Creed Valhalla, grę, którą no już jakiś czas jest na rynku, aczkolwiek dopiero teraz jestem w stanie wam pokazać, ponieważ zakupiłem ją jakiś czas temu, ale powoli do przodu. Po 44 godzinach stwierdzam, że mogę wam w końcu pokazać, bo wiem mniej więcej na czym ta gra polega, a ona jest po prostu przeogromna. Gra, w której wcielamy się w Eivora, może to być Eivor jako postać męska bądź żeńska, przeżywa swoje przygody na angielskim ziemi, tak, bo w większości gry przemierzamy część Anglii. Jak widzicie, mam odkrytą, no tak, może z 3/4 mapy, trochę może mniej, ponieważ no, gra jest przeogromna, staram się robić część rzeczy, które widzę na mapie, przynajmniej te, które są blisko mnie, a tego jest po prostu dużo. Poza tym, że gra, główny wątek fabularny gry jest strasznie rozbudowany, to i questy poboczne dalej troszkę też jeszcze się pojawiają. Są to takie bardziej wydarzenia, na które może mieć wpływ, nie musimy. I jeszcze oczywiście do tego są różnego rodzaju znajdźki w postaci surowców, zbroi, a także umiejętności, właśnie zdolności, bo umiejętności to jest osobna rzecz. Może od razu przejdę właśnie do zdolności. Zdolności są to tak zwane skille, które możemy mieć pod lewym triggerem, bądź pod prawym triggerem. Prawy trigger to wiadomo, bardziej broń wręcz, lewy są to walka dystansowa, czyli głównie łuk. W umiejętnościach mamy drzewko. Drzewko, które no, nie jest wcale takie małe. Jest rozgałęzione na wszystkie strony. Każdy skill ma taką obwódkę. To nie jest może skill, to jest jakaś umiejętność, tak? Że na przykład od teraz sprint taranuje przeciwników. Tutaj dostaliśmy, że można brutalnie powalać przeciwnika takim finisherem. Ale poza tym są jeszcze takie po prostu małe pasywne umiejętności właściwie, które nam dają. Na przykład droga niedźwiedzia sprawia, że ekwipunek z logiem niedźwiedzia staje się po prostu lepszy. Co do ekwipunku, mamy ekwipunek, w którym możemy sobie dowolnie ściągać i zakładać rzeczy, co ma być widoczne, a co nie. Co jest moim zdaniem całkiem spoko, jeżeli nie mamy, powiedzmy, na początku postać no, wyglądającą właśnie, powiedzmy, w takiej zbroi, a nasze umiejętności nie są za wysokie, można spokojnie to sobie ściągnąć, po prostu Eivor bardziej taki wygląda jak klaciarz, jak typowy wiking, ale ja sobie stwierdziłem, że już na tyle jest mocny na terenach, gdzie chodzi, to może wyglądać sobie dość kozacko. Mamy różnego rodzaju materiały, których wykorzystujemy do rozbudowy wioski, bo oprócz tego, że właśnie podbijamy sobie różne, zdobywamy właściwie, nie podbijamy, tylko zdobywamy sojusze, możemy po prostu w naszej osadzie rozbudować sobie kilka budynków. I powiem wam, że jest to fajny system, który na początku naprawdę daje dość spore boosta, sporego boosta do pewnych rzeczy, potem to już jest takie bardziej aktywne podbijanie umiejętności, tak zwane uczty. Mamy standardowo naszego kruka. On nam trochę tutaj pomaga, bo no możemy zobaczyć, ile nam brakuje do różnych rzeczy budowy. I widzicie, że na przykład no, białe budynki już mam wybudowane, niebieskich jeszcze nie, na przykład chatę łowiecką. Jest tego dosyć sporo. Z każdym z tych budynków możemy wejść w interakcję i jest tego naprawdę dużo. Tutaj mamy w ogóle system naszych przydupasów na łodzi. Oni pomagają nam zwłaszcza w najazdach na rzecznych. I tak naprawdę oni tam no, mogą nie przeżyć albo przeżyć i wtedy oni sobie levelują w górę, bądź nie levelują, kiedy umierają.
Co jeszcze w tej wiosce? W tej wiosce jest mnóstwo rzeczy. Jest poza tym, że jest koleś od asasynów, bo ta gra też, o widzicie, tam jest. Ta gra jest teoretycznie jeszcze o asasynach, chociaż to już jest wielkie kłamstwo, bo ta gra jest po prostu o wikingach i kurczę, to by mogło być po prostu asasyn. To mogło być po prostu Valhalla albo Eivor Saga, cokolwiek, ale no wiadomo, że chcieli trochę przyłączyć jeszcze się do tej łatki asasyna i jednak zostali w tej łatce asasyna. Tutaj możemy też sobie, widzicie, takie fajne pierdelety przy tych smokach ustawiać, jak takie typowo tylko i wyłącznie szczegóły naszej wioski, żeby było ładnie. Tu też jest jedna z moich ulubionych postaci, Reda. Reda nam daje losowe zadanie, które ma specjalną walutę. Trzy kontrakty, jeden, dwa dni. I tylko ona. Takie dwugodzinne zadanka. Przyjmę te zadania, ponieważ tam dostaję walutę, a za walutę można dostawać specjalne rzeczy. Tu jest codzienny wybór, codziennie jest coś nowego, a tutaj jest. Są nowe rzeczy, i to za dwa dni będzie leżało. Jest młot mitycznej jakości. To jest, kurczę, coś, co bym z chęcią przytulił. Rękawice rycerza okrągłego stołu, to jest też coś fajnego, bo to jest w niedźwiedziu, a w niedźwiedzi to ja bardzo lubię. Jest tarcza niedźwiedzia, okej, to... A ile ten za ten młotek? 120, akurat nam brakuje 10, więc no niesamowite, możemy... Mogę pójść na misję od Redy i zdobyć ten młot. Dobra, teraz szukamy. Mamy tutaj zadanie, dzikie pograniczenie dziwnego, że okolica terenu łowieckich dzikich zwierząt. Trzeba po prostu zabić drapieżników. Czy jest jakiś inny quest, który... O, tu jest, ale to jest... A nie, to jest główny quest. Gdzie jest jeszcze quest od... Możemy sobie nawet przejść tutaj. Tutaj chyba... A, tak. A, jeszcze poza tym całym tym światem i tak dalej, mamy jeszcze osobny mod właśnie, w którym robimy typowe najezdy rzeczne, czyli tylko jest od jednego posterunku do drugiego, no... Wybijamy kolejne rzeczy. Zlecenie na najbogatszy. Reda pragnie, aby ten zniknął. Okej, okay. A tutaj jest 1000 oczu Redy. Dowiedziało się o wojowniku napadaną informatorów. Okej, okay. Weźmiemy, śledzimy to zadanie. Zobaczmy, gdzie jest teraz. Okej, okay. Jest tutaj. Przejdziemy sobie tutaj. Po drodze zabijemy templariusza, jeżeli uda nam się. Wtedy wam pokażę system walki. I mam nadzieję, że też wykonamy tamto zadanie i dostanę w końcu młot, bo jeszcze nie miałem okazji mieć wielkiego młota w ekwipunku, bo uwaga, uwaga, tutaj nie ma za dużo lutu, jest wręcz... O nie! Myślałem, że gdzieś będzie... Myślałem, że gdzieś będzie sianko standardowo, ale nie było. Okej. No i nasze życie niestety spadło niebezpiecznie nisko, więc... Ono się samo nie odradza, więc no dobra. Jeszcze co? Nastawię. Sugerowana 220. I tutaj będzie fajnie, bo ja mam tylko 150, więc będzie wymagający pojedynek. Są dwie opcje: albo mi się uda, albo się nie uda. Zobaczymy, czy będziemy uciekać, czy nie. Oczywiście skanowanie terenu standardowo. Dobra, jest tam. Wołam konia. Zakładam płaszcz i wtedy fajnie toporki się chowają, dosyć klimatycznie to wygląda. Dobra, gdzie on jest? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy spróbuję go zasasynować. Jest taka opcja. A przynajmniej go zaskoczę. Możemy przyjąć sobie taką pozycję i teraz... Bardzo go zaskoczyłem, ale to była... Lekkimi atakami atakuję przeciwnika. Możemy... O kurde! Zapomniałem, że miałem bardzo... Umiejętność już... Oj, mocno uderza. Dobra, mamy dwa topory w ogóle dwuręczne. Założone, tylko dlatego, że... Aj! Kurde.
mocne. Musimy pamiętać, że... O! Ale jest do udziałania, koleś. Możemy parować LB. Oj. Oj, trzeba się leczyć. Właśnie, można też skillami próbować. Szupuję jak mogę. Oj. Udało się go. Mocnymi. Oj, atak ogłuszający. Moje ulubione ogłuszające ataki są takie, kiedy wyrywa się prostu kolesiowi żuchwę od głowy. Nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu, ale dało nam się zabić Templariusza, który był o 70 punktów więcej od nas, czyli tak naprawdę ponad 50%. You wish you were a raider, a dringer. Yes. Farvel, Sorcloven. Takie szybkie dialogi są z tymi przeciwnikami. To są, wiadomo, templariusze. Mamy oczywiście osobne drzewko z nimi i dzięki eliminacji kolejnych celów dowiadujemy się troszkę więcej na temat całej tej instytucji. Mieliśmy teraz zrobić to zlecenie dla Redy. To było dokładnie tutaj, więc tam idę. I to jest tam, tak. Przy okazji możecie zobaczyć, że grafika jest po prostu przecudowna. Anglia ma swój taki klimat, czyli dosyć pochmurno, rzadko kiedy słońce takie fajne świeci. A te takie... zajebiście. A te takie płomyki, które widzę na minimapie, to są właśnie jakieś takie fajne rzeczy, które mogą coś mi dać, więc od razu sobie zboczę z kursu, bo właśnie tak ta gra działa, że... Okej, tutaj trafiliśmy na przeklęty teren. Tutaj powinno być gdzieś... Nie mam jakiegoś płomienia? Mam, dobra. Udało mi się wejść tutaj, tylko nie wiem, co mi to dało. Totalnie nic. Chyba, że u góry jest. U góry jest tylko skrzynka, przez przypadek. Zabieramy też klucz. Wychodzimy. Jest kilka wejść do domku, to jest... A, nie jest. Chyba małem. O nie, podpaliłem tą chatę. Okej, wychodzimy sobie stąd, myk. I szukamy dalej tego znaku. Okej, on jest chyba pod spodem po prostu. Więc trzeba znaleźć jakieś zakluczone drzwi, które po prostu będzie można... O, jest. Wąż. Tutaj jest zejście niżej, tak. O, i tutaj kolejna zagadka środowiskowa. Trzeba to wysadzić wejście. Trochę nieciekawie, bo nie widziałem tu nigdzie dzbanów z olejem. Czy studnia? Nie, przez studnię nie da się przejść. Kurde blade, może mi się nie udać. W środku nie ma? Jest, dobra. Czyli trzeba zrobić tak, że wchodzimy tutaj. A, to jest obok w pomieszczeniu.
Jak tutaj wejść? Tutaj możemy wejść. A, odkluczamy. Okej, wszystko ma sens. Teraz ja biorę to. Idę do tamtego budynku. O, coś mi kamera zesirowała. Idziemy tutaj na dół. Mam nadzieję, że trafię za pierwszym razem. Udało się. Tu jakieś będą przeklęte symbole. Zawsze tak creepy wygląda. Zabieram oczywiście wszystko, co tu jest i... No jest już odprzeklętnione to miejsce, jest już ładnie. Możemy wsiąść na konia i kontynuować naszą... Oj. A, to jest nasz koń, dobra, to... I to są takie właśnie zadania poboczne, w których po prostu... Jak przemierzamy świat, to się napotyka się i się po prostu je robi. Przez to ta gra jest, no... Ja się czuję po tych 40 kilku godzinach jak osoba, która tam... Okej, coś tam pograłeś, ale tak naprawdę jeszcze jesteś strasznie daleko od końca i chyba faktycznie ta gra po prostu trochę jeszcze się będzie mi na pewno służyć. Dobra, czy tutaj powinien być już gdzieś ten... Nie. O, to jest w mieście, fajnie. Jeszcze tu nie byłem, właśnie w garnizonie chyba. Jakiś większy garnizon, czyli on tutaj będzie... To osoba będzie... Będzie trzeba ją... Czyli jestem tu niemile widziany, więc trzeba po prostu się zakradnąć. Zeskanować jakiś czas teren. Można na dwa sposoby to zrobić. Można trochę tak jak... O! Ja tak chyżo tu wyszedłem. Chyżo wyszedłem, bo... Jednak... Strażnicy i wszystko. On jest... Gdzieś tutaj jest ta postać. O! Chyba go widzę. Chyba to jest ktoś z tych, bo oni się tak zawsze poruszają taką małą eskordą. Jakby... Można zawsze to załatwić w taki sposób. O nie! Totalnie mnie nie widać, nie? No i właśnie jak mamy takich... poczciwych chłopów, to jest po prostu aż szkoda ich czasami bić. I chyba mi się udało już. A nie, muszę jeszcze go dobić, bo oczywiście tak to działa. A gdzie on jest? A, jest tam. Trzeba go dobić, to jest specyficzny sposób dobijania. Jak widzicie, wcześniejszego zakonnika normalnie dobił tym sztyletem, a tu wyciąga topór. Głaszcze go nim, chowa i to oznacza, że jest dobity. Tak naprawdę nie wiem, czy to też jest bug, czy nie. Czy już stać mnie na mój... Dobra, i ulatniamy się. Trochę jak asasyn, trochę też nie. 5 opalni. Czy się nie udało nam zdobyć 10? Więc jeszcze... Więc jeszcze szybko tutaj dojdzie... idziemy tutaj... zrobimy szybko to. Tu będzie można zrobić to naprawdę szybko. O! Czemu mnie ten chciał ryś zaatakować? Okej, pierwszy raz widzę, żeby Renifer chciał mnie zaatakować. Gdzie jest mój koń? Dobra. W sumie jesteśmy... A!
darmowe EXP z przodu. Pokażę wam jeszcze kilka fajnych rzeczy, które można robić. Na przykład można tak wkurzyć ich. O, to jest specjalna postać, to też spoko. A, bo w ogóle wam nie pokazałem jeszcze jednej kwestii. Mianowicie, tylko nie wiem, czy teraz będę mógł. Bronie. Bronie są bardzo specyficzne, ponieważ teraz mam dwie dwuręczne bronie zaaplikowane, bo mam taki skill. Ale możemy dowolnie łączyć te bronie. I teraz wam pokażę na przykład, na czym to polega. Jeżeli będę mieć jeden miecz, powiedzmy, a w drugiej ręce będę mieć tarczę. Ło, kurde, trochę nie... Chodzi o to, że każda broń ma jeden, tak, ma ten zwykły atak, wiadomo, ten jeden zwykły. Jeden zwykły atak lekki i silny, ale ma też parowanie z niej, to jest tam dla każdej jest w sumie tak samo. Weźmy trochę ich, zmierzmy toporami. Ale chodzi o to, że jeżeli, tak jak dzisiaj, tarcza akurat była słabym przykładem, ale tarcza mu pozwala na to, że możemy się bronić cały czas. W ogóle możemy też używać tarczy jako broni, więc... Mamy... Dwie tarcze. O, atak ogłuszający, odcinanie rąk. Tak naprawdę możemy atakować tarczą, to jest piękne, nie? Dwie tarcze w ogóle, tak, to jest w ogóle combo super ekstra. Ale dalej, co możemy zrobić? Możemy na przykład mieć w jednej ręce młotek, w drugiej ręce topór, jednoręczny. I teraz tak. Znowuż, atak z... Ale możemy podejść i używać toporu po prostu w taki maniakalny sposób, co jest fajne. A jak mamy odpowiedni skill, możemy po prostu zmienić, no, dajesz, i dobijanie na podłodze, pięknie jak kowal, no tak, bo można sobie ładnie przerzucić brońki z jednej ręki drugiej i no i zmienia nam się trochę moveset, bo wtedy główna broń po prostu uderza inaczej, nie? I wiadomo, mamy staminę, to trochę tak soulsowo, bo kiedy się skończy, to będzie po prostu już koniec. I jeszcze wam pokażę, tylko chyba teraz nie będę mógł zmienić broni, bo jestem w środku komba. Ale jeszcze wam pokażę, jest też... dokładnie korbacz. Bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze ma takie mocne ataki, bo to jest rzadka broń. Ale jeżeli zmienimy i teraz wykonujemy ten L, no to jest taki atak fajny nad głową i po prostu można chodzić i kręcić korbaczem, co bardzo fajnie rozbija przeciwników. Jeszcze mogę wam pokazać chyba taki najfajniejszy, to jeszcze też z dwoma... A, nie zmieniła się na druga broń. Bo i nie zmieniłem po prostu. A, zmieniłem tak, a tutaj tam chyba jeszcze tyle, to wam nie pokazałem. Dobra, mamy... Sztylet jest taki bardzo stacjonarny. Ale znowuż, można... Tylko, że w ogóle nie używa wtedy tej włóczni, kiedy atakuje tym sztyletem, to jest minus jeden. Ale może, no wiadomo, włócznią możemy nabić i przyciągnąć wroga. Jeżeli sobie zmienimy, to mamy... taki... atak z wielokrotnymi dźgnięciami. Dobra, żeby jeszcze już nie przedłużać, wracam do standardowych swoich dwóch toporów dwuręcznych. Oczywiście można też trzymać jeden topór jednoręczny, wtedy jest trochę szybszy. I no, inne są animacje, no po prostu to jest kurna kozak, nie? Że można mieć na przykład, powiedzmy, właśnie ten dwuręczny topór, do tego sobie dorzucamy miecz i możemy, mamy tutaj teraz taką szarżę z mieczem, a jak tylko zmienimy miejscami, to mamy takie podwójne machanie mieczem i toporem.
szadersko to wygląda. W ogóle system walki uwielbiam w tej grze, jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny, robi totalnie robotę. Tylko muszę skończyć combo. Robimy szybko zadanie i bierzemy dwuręczny młot, bo jeszcze, no mówię, nie, nawet nie widziałem jak wyglądają. A nawet niepotrzebne, bo mogę po prostu się tutaj szybko. Szybką podróż to jest jedna z niewielu gier, w których stwierdzam, że dobra, olewam szybką jeżdżenie wszędzie, po prostu używam szybkiej podróży, kiedy tylko mogę, ponieważ kurde, no gra jest duża, ogromna. Dobra, może sianko będzie w tę stronę. Oczywiście, że w tę stronę jest. Mamy drapieżników. Dobra. Jest mój koń. To nie powinno być daleko. Oczywiście standardowo możemy zbierać surowce. Jak jeździmy sobie, mamy różne typy łuków, a to już w poprzedniej części widzieliście, tylko teraz jeszcze mają mają skille. Czy ty jest tutaj gdzieś? Tak, tam jest. Powinienem chyba tego wilka właśnie na jeden super taki strzał. Pytanie, czy to był ten, czy to nie był jednak ten? Nie, to nie był ten. Tam jest. Nad tymi mokradłami. Brawo ja. Okej. Tutaj gdzieś już. Teraz powinniśmy. O kurde. Naładowany strzał, ale wciąż trzeba dobić. I standardowo wyciągnięcie toporka, totalnie nic to nie zmienia. W ogóle czas wtedy zwalnia. Zauważyłem, że wszystko trochę wolniej się przesuwa, tak jak... I chyba już... Bank będzie za 5. Tak, 5 opalu i 10 skóry. Standardowo wracamy do wioski i sprawdzamy jak wygląda młot dwuręczny. Tu możemy sobie oczywiście komba porobić. Jak widzicie, ten kołowrotek z dwóch toporów jest super. Poza tym jeszcze też można zmienić wygląd broni. Ja na przykład właśnie zrobiłem tak, że ma dwie takie same. Obejrzyj sklep. I oczywiście te rzeczy można wszystkie dostać też w sklepie za mikropłatności, ale można po prostu można kupić żałobny młot. Dobra. Zobaczmy. Mam nadzieję, że to nie będzie jednoręczna, bo się trochę zawiodę. No tak. Trochę szkoda, no ale okej, okay, ciekawe jak wygląda. Przejdziemy sobie może. A, tak, to są kukły. Okej. Okay. Tak wygląda Assassin's Creed Valhalla. No, gra jest przeogromna, ciężko mi jest cokolwiek pokazać. Nie chcę spoilerować głównej fabuły, bo jest bardzo fajna, questy są naprawdę fajnie skonstruowane. Trochę audio nie pasowało mi na początku, jak świeżo na to popatrzałem po cyberpunku, ale teraz już się przyzwyczaiłem, więc jest całkiem okej. Jeżeli wam się materiał podobał, standardowo zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.